tutaj mieszkamy, a tutaj, że tak powiem, a tutaj będziemy jeździć, o, znaczy tam za plecami kolegi, o tutaj, o, wybieramy się, wreszcie, na narty, przyszedł sezon. Był czwartek wieczór, już prawie weekend. Co by tu robić w piątek po południu? Nie zrozumcie mnie źle, zawsze coś mam do zrobienia. Kwestia tylko zastanowienia się, którą robótkę tym razem. Wtem zadzwonił do mnie kolega i w trakcie rozmowy wyszło, że wybiera się z naszymi znajomymi do Czarnej Góry i być może do Zieleńca, aby zobaczyć tamtejsze ośrodki narciarskie. Padło tylko jedno pytanie z mojej strony. Mogę jechać z wami? Po chwili zapraszamy. Jedziemy sobie do góry, Lux Torpedą. Po prawej mamy trasę czarną, wisiacką, nieczynną niestety. Jestem akurat na kanapce z Piotrem, także, a przed nami na kanapie jedzie Rafał i Paulina. Z Bydgoszczy prowadzi droga ekspresowa już za Wrocław, więc jechało się dobrze. Na miejscu byliśmy trochę po 22. Oczywiście jak zawsze zabrałem ze sobą kamery, lecz z emocji, bo w Czarnej Górze i Zieleńcu jeszcze nie byłem, wciąż zapominałem włączyć kamerę. I to mimo, że taszczyłem ze sobą ciągle tony sprzętu w plecaku i po kieszeniach kurtki. Co mi się udało nagrać, to wam prezentuję. Resztę dopowiem. W Czarnej Górze z 6 tras, a nie liczę tych dla początkujących, było otwartych tylko 3 i tylko czerwone. Jak na jeden dzień wystarczyło. Przedstawiam nagrania z 2 tras, bo tylko te nagrałem. Zaledwie na Żmiję. O. W górze jest Rafał, Zbynek i pana Paulina. Powinien teraz wjeżdżać. Zaraz do nich dołączę. Super. Ten zjazd jest z góry Żmijowiec i przeplatałem go nagraniami moimi i kolegi.
wywalisz, to nie ma co. Nie wywalisz. Ty się wywalisz. Kiedy ty się wywalisz? Ty? Do Zieleńca wybraliśmy się następnego dnia, zaraz po śniadaniu. Jechało się dobrze, drogi czarne, choć kręte. Na miejscu byliśmy około 11, ale to nie był problem, bo stoki są tam czynne od 9 do 21 i wszystkie są oświetlone. Jedyną niedogodnością były dość mocne mgły, dlatego nagrań mam tylko dwa. Udało mi się je nagrać, gdy mgła trochę się rozwiała. W Zieleńcu tras jest znacznie więcej, bodaj chyba 14, jeżeli się nie mylę. Starałem się wszystkie, pomijając ośle łączki, przejechać i zobaczyć. Było niestety ciepło, 1 lub 2 stopnie na plusie w ciągu dnia. Wieczorem było minus 1. Potworzyły się muldy, co spowolniło ruch na trasę. Osobiście mi to nie przeszkadzało, ale trzeba było uważać na narciarzy lawirujących pomiędzy muldami i często zmieniających kierunek.
Zieleńca do Bydgoszczy wyjechaliśmy po godzinie 17. W Bydgoszczy byliśmy po godzinie 22.